Magdalena Ogórek, raz jeszcze kłaniam się Państwu pięknie, witam serdecznie z Państwem i ze mną jest już Robert Gontarz, to Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Bogusław Wątor, Nowa Lewica, zaraz sprawdzamy, czy się widzimy i słyszymy. Łącze wirtualne mamy, jest Lewica z nami. Dzień dobry, pani poseł, dzień dobry, panie pośle, witam Państwa. Pani redaktor, trzymajmy się tego. Szczyt w Madrycie i jego ustalenia ważne dla Polski i Europy. To jest temat dnia w Wydarzeniach 24. Za chwilę do niego wracamy. Potwierdziły się informacje Polsat News o tym, że jest porozumienie. Wiemy, że przed szczytem NATO odbył się szczyt grupy G7, czyli największych demokratycznych gospodarek świata. To należy podkreślić, bo inne również miały swój szczyt. Ten szczyt nazywał się BRICS. Brazylia, Rosja, Chiny, Indie. Kostaryka. Tu na psa urok patrzy się nieco inaczej. Do Kalifornii przyjechały najpiękniejsze w swej brzydocie czworonogi, by wskazać, kto wśród nich jest numerem jeden. The ugliest dog in the world, Mr. Happy Face. Jury i publiczność były zgodne. Konkurencja mogła mu co najwyżej naszczekać. Mr. Happy Face jest cudowny. Uwielbiam jego przekrzywioną główkę i brak sierści. Jest też cały pryszczaty. Jest jednocześnie uroczy i brzydki. Około 17-letni zwycięzca został adoptowany ze schroniska w Arizonie. Jego właścicielka poprosiła o najstarszego psa, ale zanim jej go przekazano, została ostrzeżona, że grzywacz chiński urodą nie grzeszy. Nie wiem, czy czuję, że mam najbrzydszego psa na świecie. Na pewno mam najkochańszego. I cóż, że wątpliwej urody, jeśli niewątpliwie oddany. Wydaje mi się, że Wall Street jest w takim miejscu, w którym zaczyna pojawiać się tam troszeczkę większy optymizm co do przyszłości. To jest również czynnik, musimy który... Musimy postawić tutaj krok. Choć to nie gra na czas, to libijskiemu artyście robota pali się nie tylko w rękach. Wizerunki słynnych piłkarzy powstają jednocześnie przy użyciu rąk i nóg. Agnieszka Sztajglik, Panorama. Game. Halo, Izborne. Miejmy nadzieję, że to chwilowa przerwa, chwilowe usterki. W Polsce pogoda nie najgorsza, w Anglii też nie padało, więc za chwilę wszystko powinno wrócić do normy. Jak brzmi pochodząca z francuskiego nazwa albumu do znaczków pocztowych? Cluster. I jedna literka tam się panu niepotrzebnie zaplątała. To jest klaser. W wydarzeniach o 15.50 spotka się z Państwem Katarzyna Zdanowicz. Ja widzów Polsatu zapraszam jeszcze do Wydarzeń 24. Widzimy się już za moment. Do jutra, kochana.